Drugi mecz w nowym roku i druga wygrana. Szczepiornistki Piotrkowi pewnie pokonały przed własną publicznością Ruch Chorzów 32-22 w meczu 13. kolejki żeńskiej Superligi. Pierwszy kwadrans meczu nieoczekiwanie należał do Ruchu, który w trzeciej minucie objął prowadzenie 2-0 i dość długo nie pozwolił naszej drużynie dojść do głosu. Trener Piotrkowi Michał Pastuszko zdecydował o zmianie w bramce, a na placu gry pojawiła się Karolina Sarnecka. Sarnecka zmieniła bardziej doświadczoną Justynę Jurkowską, a to był prawdziwy strzał w dziesiątkę. Piotrkowia dzięki dobrej postawie swojej bramkarki wyrównała na 8-8, a po kilku minutach wyszła na prowadzenie. Do przerwy Piotrkowia wygrywała 17-14. Druga połowa nie przyniosła większych emocji. Ruch opadł z sił, a nasze zawodniczki powiększały przewagę. Ostatecznie wyniosła ona aż 10 bramek 32-22. Wygrana Piotrkowi nie podlegała żadnej dyskusji, ale po spotkaniu trudno było dostrzec uśmiechy w naszym obozie. Wszystko przez feralne zajście z 38 minuty. Po zderzeniu z Agnieszką Będucką poważnej kontuzji kolana doznała rozgrywająca Paulina Marszałek. Nasza zawodniczka zniesiona została z boiska na noszach, a po kilkunastu minutach odwieziona karetką pogotowia do szpitala. Najprawdopodobniej doznała zerwania więzadeł w kolanie. Pierwsze 11 rzutów po prostu wpadło do bramki, nie było żadnej. Mieliśmy zapis z tyłu na bramce 11-0, weszła Sarnecka, odbiła 3 piłki. No i od razu udało się wyskoczyć na prowadzenie. Tak? No, obrona była cały czas taka sama, no, tylko że no, nie było poparcia tego w bramce. To dwa mecze, które są za Piotrkowią, mecze zwycięskie, no schody się zaczynają, bo bardzo teraz ciężkie dwa wyjazdy, środa, sobota, Lubin, Jelenia Góra i później w środę mecz z Pogonią Szczecin. No na pewno, bardzo ciężkie zawody. Myślę, że do tych dwóch meczy, do wszystkich będziemy podchodzili, ale te dwa mecze są dla nas bardzo ważne. Myślę, że najważniejsze jest wyjazdowy mecz w Jelenie i nie dlatego, że byłem tam trenerem, tylko po prostu z racji tego, że chyba będzie łatwiej zdobyć punkty niż w Zagłębiu Lubin, ale naprawdę to nie będą łatwe zawody. Miło dla nas, bardzo dobrze się zaczął ten rok. Teraz mamy właśnie najważniejsze mecze, te pierwsze. Są punkty bardzo ważne, żeby się w tej ósemce utrzymać jak najdłużej. Lepszego meczu sobie nie można wymarzyć. W Chorzowie przegrałyśmy 5 bramkami. Tutaj jeszcze większa mobilizacja była, żeby po pierwsze zmazać tą plamę, a po drugie, żeby właśnie pociągnąć tą pasce zwycięstw dalej. Mówi się, że jak sportowcowi wejdzie, piłkarzowi czy piłkarce ręcznej wejdzie pierwszy rzut, to mecz się super ułoży. Ja z tego, co oglądałem, to pierwszy rzut chyba został zblokowany, ale 6 bramek i tak wpadło. To się różnie układa. Ja tak powiem szczerze, że na takie różne przesądy nie zwracam uwagi. Mogę powiedzieć, że ważne, że później rzucałam bramki, wszystkie dziewczyny dołożyły coś od siebie, każda chyba zawodniczka rzuciła bramkę, jeśli się nie mylę, ale najważniejszy jest wynik końcowy, że wygrałyśmy ten mecz i kolejne dwa punkty nas zbliżają do tej ósemki. Przed Piotrkowią teraz mecz wyjazdowy. W sobotę nasz zespół zmierzy się w Jeleniej Górze z miejscowym KPR-em, a do własnej hali powróci 20 stycznia na spotkanie z Pogonią Szczecin. Piłkarze ręczni piotrkowianina udanie rozpoczęli okres przygotowawczy przed rewanżową rundą w pierwszej lidze. Nasz zespół okazał się najlepszy w 5. noworocznym turnieju piłki ręcznej o Puchar Wójta gminy Opatówek. W pierwszym meczu piotrkowianin pokonał 26-25 Nielbę Wągrowiec, a w drugim spotkaniu okazał się zdecydowanie lepszy od MKS Kalisz, wygrywając 26-21. Cieszy to, że wygraliśmy te dwa mecze, jednak jest wiadomo dużo niedokładności w naszej grze, jeszcze dopiero zaczęliśmy trenować po nowym roku, po tej przerwie. No czekamy na efekty naszej teraz pracy i myślę, że każdy następny mecz będzie dawał lepsze efekty. No, trochę eksperymentów, tak, bo Filip Surosz zagrał na środku rozegrania. Później sprawdzaliśmy też Karola na lewym rozegraniu, także tutaj w tym ustawieniu no nie graliśmy, tak? I jeśli chodzi o grę Filipa, jestem bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o grę Karola, no to jeszcze dużo pracy przed nami. Mam nadzieję, że będzie dobrze. W najbliższą sobotę odbędzie się sparingowy dwumecz w Piotrkowie, a rywalem naszej drużyny będzie Stal Mielec.
Pierwszy mecz zostanie rozegrany o 13:00 w hali sportowej przy gimnazjum numer 4, a sztab szkoleniowy Piotr Kobielina zdecydował, że ten mecz odbędzie się przy pustych trybunach. O 18:30 drugie spotkanie w hali Relax i na ten mecz serdecznie wszystkich zapraszamy. 15 męskich i 7 żeńskich zespołów rozpoczęło walkę o zwycięstwo w 6. amatorskim turnieju piłki siatkowej o Puchar Chrobrego. To jeden z największych amatorskich turniejów siatkarskich w naszym regionie. Wśród mężczyzn tytułu bronią zawodnicy zespołu Mamrot Wilkowyje, a wśród kobiet absolwentki Chrobrego. Zaczęliśmy bez straty seta, bo w tamtym roku udało nam się w ogóle nie stracić seta przez cały turniej. Także zaczynamy bez straty seta. Poziom turnieju troszeczkę wyższy. W grupie już natknęliśmy się na dosyć dobrego rywala, drużyna z Bełchatowa. Ale 2-0 udało się wygrać. Wszyscy zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze. To prawda, dzisiaj mieliśmy troszeczkę problem ze składem, bo graliśmy w 6, ale daliśmy radę i zobaczymy teraz ćwierćfinał przed nami. Także jesteśmy pozytywnie nakręceni i czekamy na ćwierćfinał i na rywala. Zebrałyśmy się też w tym roku, no i planujemy wygrać ponownie. No konkurencja jest, słyszałam, że jest 7 drużyn, więc no mamy nadzieję, że się uda. Bardzo się cieszymy, że nasz turniej cieszy się takim powodzeniem. No, w ubiegłym roku mieliśmy rekord 30 drużyn. W tym roku jest parę drużyn mniej, ale z powodów takich, że po prostu jest rozgrywek sporo. Niektórym drużynom nie pasował termin, ale jesteśmy w kontakcie, zawsze jest zainteresowanie, chcą przyjeżdżać. Także no myślę, że to jest takim odpowiednikiem, że ta nasza inicjatywa jest słuszna. O zwycięstwo z piotrkowskimi zespołami walczą także drużyny z innych miast i miejscowości, m.in. z Bełchatowa, Wolborza, Sulejowa czy Radomska. Druga runda turnieju zostanie rozegrana 23 stycznia, a finały odbędą się tydzień później.